Dlaczego przyczyniasz się do katastrofy demograficznej w Polsce? Powinnaś już mieć męża i przynajmniej trójkę dzieci. Nie wkurwiaj mnie, bo to nie ja się przyczyniam do tej katastrofy demograficznej, tylko to pan, który jeszcze nie jest zdecydowany, czego od życia chce. Dobra? Ja już mogłabym rodzić. Ja już mogę rodzić. Ja już jestem gotowa na reprodukcję. Ale to wiadomo, że dopiero po ślubie. A ty przypadkiem, czy ty przypadkiem nie byłeś ostatnio bardzo wystraszona poradem? Byłam, ale jak teraz sobie zdałam sprawę, że ja już i tak nie mogę rodzić naturalnie, to byłam wystraszona porodem, ale przez to, że miałam udar i że jestem pacjentem podwyższonego ryzyka, to ja nie mogę rodzić w sposób naturalny i ja już muszę rodzić cesarką. Ja nie mogę rodzić naturalnie, bo ciśnienie, jakie się wytwarza przy porodzie, tutaj na czaszce, to mi by mózg eksplodował. No. A śpicie z Remkiem razem pewnie. A gdzie? Gdzie? W dwóch osobnych pokojach. A jak już razem, to jest taki mur z poduszek na środku, żebyśmy się czasem nie dotknęli. No. Widzisz, jakie mam skarpety? On nawet moich kostek nie zobaczy. Rozumiesz? Jestem dumną kobietą. Ja nie mam wady wzroku, Lala. Ale ja mam udar. Byłam po udarze.